Szanowni Państwo, Panie Doktorze, ci, którzy mnie znają, wiedzą, nazywam się Dawid Dziurkowski, zresztą tak jak Michał zapowiedział. Ci, którzy mnie nie znają, to mogę się przedstawić. Jestem doktorantem trzeciego roku historii, między innymi doktorantem trzeciego roku historii. Taka ciekawostka, że zwykle na konferencjach różnego typu reprezentuję jakiś swój kierunek studiów. W tym przypadku jest to konferencja interdyscyplinarna, więc mogę powiedzieć, że mogę to jakoś wszystko starać się połączyć w jedną całość. Chociaż tu jest ciekawe jeszcze podkreślenie, że konferencja interdyscyplinarności byłaby chyba w moim rozumieniu, jak się zastanawiam, czymś innym niż konferencja interdyscyplinarna. Bo konferencja interdyscyplinarna sama przez się będzie interdyscyplinarna, natomiast konferencja o interdyscyplinarności już będzie monograficzną, dlatego że dotyczącą tego zjawiska jednego, interdyscyplinarności. Ale przechodząc już do właściwej części mojego referatu, w celu takich uniknięcia sporów semantycznych, nawet często pojawiających się w dyskutach filozoficznych, naukowych, szeroko rozumianych, należałoby najpierw zdefiniować podstawowe pojęcia, którymi się będę posługiwał. Jak w ogóle rozumiem pragmatyczność? Bo gdy nie zdefiniuję w tym momencie pragmatyczności, to po wygłoszeniu całego mojego referatu może nasunąć się masa wątpliwości, masa pytań, masa uwag i tak naprawdę masa krytyk. Więc pragmatyczność, jak ja rozumiem pragmatyczność? No pragmatyczność jest to pewnego rodzaju sposób, czy też takie ułatwienie życia codziennego. Także rozumiane jako umiejętność, użyteczność, tak bym powiedział, odnalezienia się w życiu codziennym, jeżeli mówimy o pragmatyczności życia codziennego. Jeżeli mówimy o pragmatyczności nauki, no to także rozumiemy ją jako użyteczność, jako użyteczna. Ona ma czemuś nam służyć, ta nauka. Nauka szczegółowa, czy też nauka ogólna zwana filozofią. Ta użyteczność, rozumiana właśnie tak mówię, ta pragmatyczność rozumiana jako użyteczność będzie stanowić przedmiot mojego wystąpienia. W tym momencie chciałbym zdefiniować, jak rozumiem kolejny, bardzo ważne pojęcie mojego referatu, jakim jest filozofia. Etymologicznie nie powinna ona być obca dla filozofów, dlatego że to jest oczywiście umiłowanie mądrości, lecz jak wiadomo, definicje etymologiczne są piękne, lecz niejednokrotnie mylące, zwodzące. W związku z powyższym, w celu takiego lepszego zrozumienia, czy też dzisiejszego referatu, chciałbym po prostu przytoczyć definicję filozofii, którą sformułowałem na jego potrzeby. Bo filozofię można rozumieć bardzo, bardzo wszelako. I nawet wielokrotnie pojawiały się takie dyskusje, jak rozumie student bądź doktorant właśnie filozofię. Ja rozumiem filozofię jako taką sformułowaną definicję, tylko że żeby ją zdefiniować, to należy także rozdzielić na filozofię ogólną i filozofię szczegółową. Zaraz też powiem, o co dokładnie chodzi. Filozofia ogólna to jest ta, o której prawdopodobnie wszyscy w tym momencie myślimy. Jest to najbardziej fundamentalna i apragmatyczna refleksja nad światem rozumianym holistycznie. Tak rozumiem filozofię ogólną. Natomiast filozofia szczegółowa jest to pewna podstawowa refleksja dotycząca wycinka rzeczywistości, lecz tego wycinka rzeczywistości uporządkowanego dość systematycznie. Czym jest owy wycinek rzeczywistości rozumiany tak bardziej systematycznie? No na przykład może to być prawo. Prawo jest takim wycinkiem rzeczywistości. Teraz mamy do czynienia z filozofią prawa, więc w tym momencie mówimy o filozofii rozumianej szczegółowo. Jest to filozofia szczegółowa, podstawowa dla prawa. Natomiast filozofia ta ogólna, dlaczego nazywają ją apragmatyczną? Z prostego powodu. Dlatego, że ona raczej sprowadza się do dyskusji akademickich. Prosta rzecz. Filozofię ogólną zastosować raczej trudno byłoby pod kątem pragmatyczności do dnia codziennego. Jest to widoczne, kiedy idziemy do sklepu i kupujemy sobie na przykład Pepsi, to nie będziemy rozwodzić się przy lacie nad tym, czy Pepsi istnieje, bo pani w końcu wezwie policję. Natomiast my po prostu pragmatycznie wyjdziemy poza tą filozofię, tylko po prostu poprosimy o ten Pepsi, prawda? Tak zostaliśmy nauczeni, zgodnie z językowymi, z zasadami komunikacji międzyludzkiej. Natomiast i w tym momencie filozofia rozumiana właśnie, tak jak mówię ogólnie, będzie filozofią apragmatyczną w życiu codziennym. Natomiast temat mojego referatu
dotyczy jej roli, jej istoty względem innych nauk szczegółowych. I teraz tak. Michał Heller mówił, że takie mówienie, że filozofia jest, znaczy, że nauki szczegółowe wyodrębniły się dopiero w czasach nowożytnych, jest z filozofii, wyodrębniły się z filozofii dopiero w czasach nowożytnych, jest fałszywe, dlatego że nastąpiło to znacznie wcześniej. To jest oczywiście faktem, że tego typu wyodrębnienie nastąpiło, lecz to nastąpiło już w starożytności. On podaje przykłady istnienia obok filozofii w starożytności różnych innych nauk szczegółowych, które wtedy miały miejsce. A więc wtedy już możemy mówić o tym właśnie wyodrębnieniu. To wyodrębnienie powoduje, że filozofia, tak jak rozumiana była w średniowieczu, także Heller podaje jako supernauka, stawia filozofię jako coś ponad naukowością, ponad nauką. Coś, co jest podstawą tej nauki, to o czym mówiłem, czyli tym fundamentem. Ten fundament jest właśnie, mówię, jest tak istotny, że kiedy my go zmienimy, to tak mniej więcej jest jak w fundamencie domu. Możemy po prostu dom remontować, możemy kartą gipsynową kłaść, możemy malować ten dom, czyli inaczej mówiąc, zmieniać w tym domu te nauki szczegółowe, lecz filozofia będzie wtedy, gdy na przykład rozwalimy bądź wzmocnimy fundament. W tym momencie jest ona absolutną podstawą względem tych nauk szczegółowych. I to jest istotne, że zmiana tego fundamentu może być z jednej strony przydatna, może być z jednej strony bardzo istotna względem później kształtujących się, czy też zmieniających się nauk szczegółowych, natomiast może być równie dobrze bardzo szkodliwa. Może być bardzo szkodliwa. Pytanie jest, jak ona ma następować? Czy ma następować drogą rewolucyjną, czy też drogą ewolucyjną, która wydaje się bardziej bezpieczna? Współcześnie mówię, jeżeli wracając jeszcze do tego wyodrębnienia nauk szczegółowych z filozofii, Heller mówił właśnie, że co prawda w tych czasach nowożytnych to nie jest prawdą, że one wtedy dopiero zaczęły się wyodrębniać, ale faktem jest, że w tych czasach nastąpiła lawina wyodrębniania się takich zalążków naukowości w samodzielne nauki. No, po prostu czasy nowożytne to jest taka właśnie, mówię, lawina powstawania tych różnego typu samodzielnych, oderwanych już od filozofii nauk szczegółowych. Jeżeli chodzi o, tak, starałem się także w jakiś sposób zestawić filozofię rozumianą jako naukę z innymi naukami pod kątem jej klasyfikacji. I nie ukrywam, że niejednokrotnie w klasyfikacji jest ona pomijana w ogóle. Być może dlatego, że jest rozumiany albo jako supernauka, tak jak powiedziałem w średniowieczu, albo być może jako nie nauka, tylko jako po prostu refleksja bądź światopogląd. Filozofia, zgodnie z tym podziałem naukowości, zależy jaki podział przyjmiemy. Jeżeli na przykład przyjmiemy podział zaproponowany, powiedzmy, przez profesora Sielskiego, który zaproponował taki podział nauk ze względu na trafność formułowanych twierdzeń. I tutaj zaproponował coś takiego, że najpierw są te nauki zaksjomatyzowane, jak matematyka czy logika, później mamy do czynienia z naukami idealizacyjnymi, jak na przykład fizyka czy chemia, później mamy nauki statystyczne, które się sprowadzają w zasadzie do różnego rodzaju badań empirycznych, społecznych i tak dalej, a na końcu mamy nauki generalizacyjne, które to bardzo ogólnie formułują jakieś twierdzenia i te twierdzenia często bywają zawodne, bądź często także w zasadzie permanentnie się je podważa. Tutaj sam profesor Sielski mówił, że w tych naukach generalizacyjnych to jest tak trochę jak w miłości, dzisiaj jest, jutro jej nie ma. Więc tu nie mówię, broń Boże, o sobie, tylko mówię tak, jak powiedział profesor Sielski. Jeżeli chodzi o ten podział profesora Sielskiego, są jeszcze inne podziały, tylko tutaj mówię, w tym podziale profesora Sielskiego trudno byłoby wskazać miejsce. Być może byłaby to właśnie nauka generalizacyjna, jeżeli chodzi o trafność formułowanych twierdzeń. Też być może zależy, o jaki dział filozofii mówimy. W tym momencie będziemy mogli ją zestawić do tego podziału. Jeżeli chodzi o inne podziały nauk, klasyfikacje nauk, no to bardzo często mamy do czynienia z tak zwanym podziałem na nauki formalne i nauki empiryczne. Nauki formalne to będą w sumie tożsame z tymi naukami zaksjomatyzowanymi profesora Sielskiego, czyli naukami formalnymi będzie właśnie matematyka czy logika. Z nauk empirycznych będziemy mieli kolejny podział na nauki
nauki przyrodnicze oraz na nauki humanistyczne. Niekiedy także mówi się, że w tych naukach humanistycznych także się wyodrębnia nauki społeczne, a niekiedy się mówi, że obok nauk humanistycznych u nauk empirycznych istnieją nauki społeczne. I tutaj czasami podaje się filozofię jako naukę humanistyczną, gdzieniegdzie widziałem także podanie filozofii jako nauki społecznej. Więc mówię, tutaj wszystko zależy od tego prawdopodobnie, jak rozumiemy przedmiot badawczy filozofii, jak rozumiemy, jaką ona teorią naukową się posługuje. Właściwe definicje, właściwe przyporządkowanie definicji właśnie przedmiotu badawczego skutkuje możliwość przyporządkowania ją, czy też zaklasyfikowania do właściwych nauk. Pytanie jest takie, no następuje kolejne pytanie. Jeżeli mówimy o już tej filozofii rozumianej szczegółowo, o jej na przykład już większej pragmatyczności, jak ja mówię, o tej filozofii ogólnej do dnia codziennego. Filozofia rozumiana szczegółowo, podaję przykład filozofii prawa względem prawa, jest o tyle istotna, że jej wywrócenie, że tak powiem, pewnego porządku może być bardzo szkodliwe, ale dotyka tylko tej gałęzi i jest nadal często istotne także w dogmatyce prawniczej. Na przykład, kiedy dogmatyka prawnicza to jest coś takiego, kiedy mamy do czynienia z prawem aktualnie obowiązującym i dokonujemy wykładni przepisów prawnych. W tym momencie zastosowanie przez prawnika wykładni systemowej, funkcjonalnej może być także z uwzględnieniem pewnego rodzaju aspektu moralnego, który nieodłącznie wiąże się z filozofią. W związku z powyższym ta filozofia rozumiana szczegółowo, dotycząca wycinka rzeczywistości, który to wycinek rzeczywistości podałem teraz, którym to wycinkiem rzeczywistości w tym momencie podałem prawo, filozofię prawa względem prawa, dogmatyki prawa, bywa niejednokrotnie pragmatyczna. I w tym momencie, jak mówię, filozofie szczegółowe w mojej opinii bywają pragmatyczne względem tych właściwych nauk, ale to też w zależności, jak je zastosujemy. Możemy je tak zastosować, że będą oczywiście antypragmatyczne. Bo antypragmatyczność oznacza nic innego jak po prostu przeciwskuteczność do danej nauki, czyli szkodliwość do danej nauki. Możemy tak też rozumieć. Więc jeżeli mówiąc o... Mówię właśnie o tej pragmatyczności. Filozofia rozumiana, jeszcze wracając do tej filozofii ogólnej, czyli o tej ogólnej refleksji, tej najbardziej fundamentalnej, a pragmatycznej refleksji nad rzeczywistością rozumianą holistycznie, to zmiana sposobu, całkowitego sposobu myślenia naszego także wytworzy nowy paradygmat, może wytworzyć nowy paradygmat w całej nauce. I teraz pytanie jest, czy to jest dobre, czy złe, to już jest także kwestia indywidualna, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, czy jest skuteczne, czy jest dobrze, że zmienia się paradygmat, czy jest też źle. Na pewno on się zmienia, na pewno nie żyjemy w takim samym paradygmacie jak 300 czy 400 lat temu, więc to jest pewna rzecz nieunikniona, nieuchronna. Ale pytanie, w którym kierunku ma się to zmienić. Także mówię, no to jest, tak przygotowałem swój referat i jeżeli miałbym odpowiedzieć na podstawowe, zadane przeze mnie na początku pytanie, czy też pytanie właśnie, które zostało sformułowane przeze mnie w referacie, czyli pragmatyczność, apragmatyczność, czy też antypragmatyczność filozofii wobec innych nauk szczegółowych, to wszystko w zależności od tego, jak ją zdefiniujemy, lecz definiując ją w taki sposób, jak ja to zrobiłem, to filozofia ogólna będzie apragmatyczna, bądź jeżeli będziemy chcieli niekiedy ją urzeczywistnić, tak jak mówiłem już w tym przykładowym sklepie, że będziemy się rozwodzić nad tym, czy ta woda istnieje i tak dalej, spowoduje to antypragmatyczność wręcz w tym życiu. Natomiast jeżeli mówimy o pragmatyczności, to w nauce filozofia szczegółowa być może bardziej jest pragmatyczna, czyli nauki szczegółowe, filozofia szczegółowa bardziej pragmatyczna względem nauk szczegółowych, tak powiem. Tak bym tutaj podsumował, odpowiedział na to pytanie. Bardzo istotne jest, tak jak mówię, w moim referacie prawidłowe rozumienie słowa pragmatyczność oraz prawidłowe rozumienie słowa, prawidłowa definicja filozofii ogólnej oraz definicji filozofii szczegółowej. Jeżeli te trzy definicje, zgodnie z tym, co powiedziałem, można oczywiście dyskutować. Można także zmienić wszystkie te definicje, lecz ten referat będzie trochę wtedy wywrócony do góry nogami, jeśli inaczej się je zdefiniuje. Ale to jest kwestia także dowolna. Jestem otwarty na wszelkiego typu pytania, dyskusje, uwagi, wątpliwości. Także może jakieś pochwały. Dziękuję bardzo. Thank you.
Oczywiście, że z tym ostatnim żartowałem. Oczywiście.